Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, rozmowy fundamentalne. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Polak, dziennikarz, publicysta. Obecnie pracuje w Religia TV, ale wcześniej między innymi był autorem bardzo wielu publikacji na temat Jana Pawła II. Zacznijmy od tego, na ile ten pontyfikat, i to od samego początku, był rewolucyjny, jeśli chodzi o sposób jego sprawowania. Często się mówi o tym, że oczywiście papieże już po soborze zaczęli rezygnować z pewnych atrybutów swojej władzy, ale że tak naprawdę papiestwo do zwykłych ludzi zbliżył Jan Paweł II, bo Paweł VI oczywiście rezygnował z pewnych rzeczy, ale był jednak typowym rzymskim kurialistą, takim dość odległym od zwykłych ludzi i od problemów także ludzi świeckich. Tak, on był jeszcze niewolnikiem etykiety, chociaż nie do końca. Ja pamiętam to, jak runął na kolana przed prawosławnym metropolitą Melitonem, niespodziewanie dla wszystkich. Stać go było na wielkie gesty. Niemniej jednak bardzo uważał, żeby pewnych granic nie przekraczać. I jest taka anegdota, którą chętnie jeden z biskupów przytacza, jak to Paweł VI powiedział kiedyś do polskich biskupów: chętnie bym was odprowadził do drzwi, ale nie mogę. A Jan Paweł II to robił właśnie. Niby nie mógł, ale odprowadzał do drzwi i jeszcze po schodach schodził. Także to już właściwie zaraz po wyborze on dał do zrozumienia, chociaż tego nikt nie widział poza kardynałami, jeszcze w Kaplicy Sykstyńskiej przyjmował homagium, takie pierwsze homagium na stojąco, bo powiedział, że będzie to robił właśnie, że chce swoich braci właśnie jakoś mieć bliżej, a nie z pozycji takiego wszechpanującego władcy kościelnego. O to chodziło. I potem już cały świat zobaczył ten nowy styl. Podczas inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 roku, kiedy papież po prostu wszedł w tłum, brał dzieci na ręce, witał się z ludźmi, a potem udzielając błogosławieństwa ze swojego okna na zakończenie uroczystości powiedział: czas na obiad. To już po paru dniach było wiadomo, że to będzie nowy sposób sprawowania urzędu papieskiego blisko ludzi. Potem spotkania z dziennikarzami, co było raczej, z różnymi grupami zawodowymi. No, odwiedzenie szpitala zaraz po wyborze, gdzie leżał jego przyjaciel, biskup Andrzej Maria Deskur. Widać było, że idzie nowe, jeżeli idzie o sprawowanie urzędu. A jak to przyjmowała Kuria Rzymska? Kuria Rzymska, która, powiedzmy sobie, jest, jeśli chodzi o Kościół, strukturą, ja nie chcę powiedzieć konserwatywną, bo konserwatyzm niekoniecznie oznacza coś niedobrego, ale w tym przypadku powiedziałbym taką najbardziej zastałą, taką najbardziej niechętną jakimkolwiek zmianom. No wiadomo, że to szokowało, że kurialiści nie byli do tego przyzwyczajeni. Uważali, że pewnych rzeczy papieżowi nie wypada i nawet czasami papież się pytał kogoś tam z otoczenia, czy coś może zrobić, ale w rezultacie był bardzo samodzielny. Potem już się do tego przyzwyczaili, wydaje mi się, po trzech latach i już nikt specjalnie nie protestował. A gwardziści rzymscy, no ci, którzy mieli chronić papieża, to powiedzmy sobie, jak papież wchodzi w tłum, to no ochrona tak, ma kłopot. Ochrona, to jest troszkę inna sprawa, bo chodziło jednak o względy bezpieczeństwa. Chociaż przed zamachem to jeszcze nie było to takie, że tak powiem, uciążliwe dla ochrony. Bo rzeczywiście ludziom więcej było można. Ja pamiętam, że nawet podczas tej pierwszej pielgrzymki do Polski, jako dziennikarz, który miał tam kategorię właściwie B, jeżeli chodzi o te karty dziennikarskie, no były takie momenty, że parę kroków od papieża się znajdowałem i nikt mnie nie przeganiał. Natomiast po zamachu te zasady bezpieczeństwa zostały zaostrzone
I wtedy już było trudniej, ale nie do końca. No, dzieci podawane były, no to... Dzieci podawane, papież na przykład prosił, żeby się zatrzymać w jakimś miejscu, gdzieś wejść w tłum, w Afryce. Na ile to było przygotowywane? Na ile papież po prostu mówił, miał taki moment intuicji, mówił, no tutaj się zatrzymam, tutaj wejdę. To wszystko było spontaniczne. To wszystko było spontaniczne i na przykład w Afryce chyba w 87 roku widział z dala, jak odprawiał, że widział bawiące się dzieci w takiej skromnej chacie i zaraz po skończeniu poszedł. I wszedł do tej chaty i tam go gościli jakimś sokiem, nawet sok wypił ku zgorszeniu, ku dezaprobacie i ku zgrozie otoczenia swojego. Także to nie było wyreżyserowane. Wszystko było spontaniczne. Te dary, na przykład, nie wiem, ten słynny pierścień, który oddał w Brazylii, oddał mieszkańcy faweli. Tak, faweli w Rio de Janeiro. Po prostu on się wzruszył, bo on nie wiedział, że... I tak na przyjazd papieża tam to było wypucowane, trochę tak jak na naszych... Malowali trawę na zielono prawie, tak. Ale no, pewnych rzeczy nie dało się ukryć, smrody nie udało się zlikwidować. I papież po prostu był przygnębiony tym, co tam zastał, że spontanicznie ściągnął pierścień z palca i dał księdzu, który był duszpasterzem tej wspólnoty, z prośbą, żeby przeznaczył na jej potrzeby. A ten słynny śmieciarz, czy córka śmieciarza w zasadzie rzymskiego, zamiatacza ulic, przepraszam, tak, żeby nie... To była pierwsza szopka, którą... Bo był tam zwyczaj, że pracownicy oczyszczania miasta urządzali szopkę na placu świętego Piotra i papież odwiedził tę szopkę i podeszła nieśmiało córka jednego z pracowników i zapytała się Maltezę. To jej mąż Maltezę i ona teraz się Maltezę nazywa. I zapytała tak z głupia pran, czy nie udzieliłby ślubu. Papież był jednak zaskoczony, to mimo wszystko. A potem po krótkiej chwili, dobrze. No i rzeczywiście za parę miesięcy udzielił ślubu w kaplicy swojej tam, prawda, w Pałacu Apostolskim. Ci ludzie do dzisiaj są szczęśliwym małżeństwem, mają chyba troje dzieci. No i takich sytuacji było więcej. Najbardziej chyba taka... która mnie porusza. Fantastyczna w ogóle historia. Z małżeństwem z Polski to było chyba początek, to był 2000 albo 2001 rok. Inwalidzi. Ona bez rąk, on chyba bez jednej ręki, rodzice trojga dzieci, biedni ludzie i marzyli, żeby pojechać do Rzymu i zobaczyć papieża i uczestniczyć w pielgrzymce. I uczestniczyć w audiencji. Przyjechali na miejscu, okazało się, że papież jest chory. W auli Pawła VI przed ksiądz, jeden z księży z Watykanu i powiedział, że audiencji nie będzie, bo Ojciec Święty jest chory. No ci ludzie prawie zaczęli płakać, no bo to cel życia ich się spełnił, ktoś im tam sfinansował tę pielgrzymkę. No i jeden z księży z otoczenia papieża usłyszał to i na drugi dzień telefon tam, gdzie oni nocowali, żeby się stawili w Pałacu Apostolskim. I oni, nie dowierzając swemu szczęściu, przyszli tam bardzo wcześnie rano i zobaczyli na tronie, wchodzą do sali i zobaczyli, papież specjalnie dla nich się ubrał, wstał z łóżka. Oni tak, ich tak zamurowało, że nie byli w stanie nic powiedzieć i osoba towarzysząca im mówiła, jak oni się nazywają, bo oni cały czas płakali, nawet nie potrafili powiedzieć, jak się nazywają. To pokazuje jak gdyby niesamowitą wrażliwość papieża, dla którego ludzie, szczególnie pokrzywdzeni przez los, byli uprzywilejowani. Ja to nazywam, że to była taka arystokracja Jana Pawła II. Czyli ten charyzmat Jana Pawła II, ta rewolucyjność Jana Pawła II polegała na tym, że on
słuchał każdego człowieka, że dla niego nie było tej... No, Kościół jako instytucja, która kształtowała się w feudalizmie, ma jednak rozbudowaną strukturę, o tak bym powiedział, także strukturę parafeudalną. No, kardynałowie, którzy są książętami Kościoła, są, no oczywiście powinni być też tymi, którzy się poświęcą, kiedy trzeba, z tym poświęceniem. Bywało różnie, tak bym powiedział. Mamy prałatów, no, kanoników, cała hierarchiczna struktura. Jan Paweł II potrafił to łamać. Tak, i przybliżać, jak gdyby przekraczać całą tę odległość, która łączyła do tej pory zwykłych ludzi od papieża. On skracał, że właściwie był tylko on i ktoś, na przykład. Ktoś słuchał? Fantastycznie słuchał, bo mój Boże, ja miałem taką raz tylko właściwie, no, 5 razy miałem takie bliższe spotkanie z papieżem, ale jedno było takie, że tam 2 zdania powiedziałem i wydawało mi się, że jestem dla niego w tej chwili najważniejszą osobą na świecie, że nic nie istnieje, że tylko ja i on, że on mając na głowie jak gdyby cały świat, cały Kościół, w tej chwili pana Grzegorza P., wiesz, słuchuje i ściska mi ręce, przytula i życzy błogosławieństwa. I to było, tak odczuwali chyba wszyscy ludzie, którzy się tak mieli okazję z papieżem en face, tak oko w oko spotkać, chwilę z nim porozmawiać i potem relacjonowali, że w tych też mieli takie odczucie, że oni byli dla niego w tej chwili najważniejsi. A z drugiej strony to jest tak, że bardzo wielu krytyków Jana Pawła II zarzuca mu, że on nie słuchał właśnie, że był człowiekiem, który... No, mieć własne zdanie, a nie słuchać, to jest duża różnica. No, ale tak mu zarzucano. Hans King na przykład mówił, że to jest papież, który nie słucha. No, bo on nie słuchał Hansa Kinga, no bo trudno, żeby słuchał Hansa Kinga. No tak, to można się wtedy obrażać na papieża, ale daj Boże Hansowi Kingowi, żeby tak chciał jakąś nieszczęśliwą osobę wysłuchać, pokrzywdzoną przez los jak papież, to... Ach, to są w ogóle takie, myślę, zarzuty intelektualistów, kontestatorów papieża, ale każdy, kto z nim właśnie tak miał do czynienia bliżej, to potwierdzi to, że słuchał i miał mało tego. I jak jeszcze wspominają z dawnych czasów jego współpracownicy z czasów krakowskich, to czy z kulu, że słuchał, mimo że wydawało się, że nie słucha. No. A jak było z mówieniem? Bo to jest rzecz, która się chyba zmieniła. Znaczy, ja szczerze mówiąc, oczywiście nie pamiętam kardynała Wojtyły, jak był kardynałem, pamiętam tego Jana Pawła II, ale bardzo wielu jego współpracowników czy słuchaczy mówi, że jego kazania, czy jego słowa się doskonaliły i tak naprawdę on został wielkim kaznodzieją tak naprawdę wraz z momentem, jak został biskupem Rzymu. Można powiedzieć, że spłynęła na niego jakaś szczególna łaska stanu. Przeczytałem jego masę kazań krakowskich. Nie były porywające, zachwycające. To dobry poziom takiego no, biskupa, porządnego biskupa, który spełnia wszystkie swoje obowiązki, ale nie porywa. Natomiast jako papież on porywał. Już ta pierwsza homilia przecież z 22 października z inauguracji pontyfikatu była porywająca. W ogóle rozmawiałem z dziennikarzami podczas pielgrzymek papieskich, że byli zachwyceni językiem papieża, że jest precyzyjny, a przy tym piękny, kunsztowny i trafiający do ludzi, że to nie było mówienie ponad głowami, jak się nieraz słucha i jak niedawno usłyszałem anegdotę o kardynale Sapiesze, który po prostu słysząc księdza, który ględzi, powiedział zdjąć kaznodzieje z ambony i no... Natomiast, bo no, dużo mamy ględzenia w kościele i czasami te homilie biskupów też są, tak eufemistycznie mówiąc, ponad głowami. Natomiast, to nie jest tylko moja opinia, ale znajomi, przyjaciele papieża z czasów krakowskich to potwierdzają, że tak, że on się rozwijał w miarę, jako kaznodzieja, w miarę lat pontyfikatu, że był coraz lepszy. A na ile to była zaleta języka, precyzji stylu, a na ile też zdolności aktorskich, bo ja bym powiedział, że
Benedykt XVI, jak porównuje się tych dwóch papieży, to jest papież, którego się dużo lepiej czyta niż słucha. Tak, czasami mam wrażenie, że Jana Pawła II dużo lepiej się słucha. Znaczy, to nie znaczy, że się go źle czyta, natomiast słuchanie jest przeżyciem absolutnie niezapomnianym. Nie, trzeba oddać Benedyktowi, że to, co pisze, to są perełki, te dwie encykliki i nie tylko. To naprawdę jest kunsztowna teologia i najwyższy poziom. Jan Paweł II wydaje mi się, że bardziej przemawiał słowem mówionym, do czego mu niewątpliwie te zdolności aktorskie pomogły, te umiejętności aktorskie. No przecież Dejmek, jak usłyszał, słynny Dejmek, homilię, właśnie tutaj wspominaną przez nas z inauguracji pontyfikatu. Co za aktor, jakiś Oliver chyba, no. To było na znak, albo przypomnijmy sobie, jak on to mówił na placu Zwycięstwa, prawda, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Jeden z moich znajomych księży, zresztą znany bardzo publicznie ojciec Wacław Oszajca, jezuita poeta, mówi, że jeśli odrzucić z tych kazań wszystkie te elementy takie, konieczne przemówienia, drodzy bracia i siostry, i ułożyć je nie jak prozę, tylko jak poezję, to one się układają poetycko, tak bym powiedział. Są teologią, ale wyrażoną wierszem. No, tak. To jest trafne spostrzeżenie. Poza tym ja pamiętam jeszcze taki artykuł z lat 80. Więzi profesora Łukasiewicza, który twierdził, że te homilie papieskie wygłoszone w Polsce, przynajmniej niektóre, to są takie, mają taką rangę literacką jak kazania księdza Skargi, prawda, czy treny Kochanowskiego wręcz, że to już jest literatura wysokiego lotu. Grzegorz Polak, publicysta, dziennikarz Religii TV, a także autor bardzo wielu publikacji na temat Jana Pawła II, jest naszym gościem. Zostańcie Państwo z nami.